Dzień dobry Państwu po raz kolejny w sobotę w południe o 12.00. Witamy serdecznie w audycji. Jesteśmy razem. Drodzy Państwo, jesteśmy razem na różne sposoby. Najczęściej jesteśmy razem, ja tutaj, Marek Kalbarczyk i Janusz Mirowski, ale tym razem Janusza Mirowskiego nie ma. Serdecznie go pozdrawiamy, bo otóż Janusz Mirowski w ten weekend wybrał inny sposób spędzenia czasu. Pojechał sobie gdzieś wakacjować. I słusznie, bo czasem, proszę Państwa, trzeba. Szczególnie, kiedy jest taka świetna pogoda, no słoneczko, cudowna pogoda. Czasem mówimy deszcz, śnieg i tak dalej, ale dzisiaj jest po prostu gorąco i można się ubierać tak, jak w istotne lato. Proszę Państwa, jesteśmy razem, przecież nie ja sam, ale z naszym gościem. Z gościem specjalnym. I proszę się nie dziwić, ja tak co tydzień mówię, yy, że gość specjalny, bo wszyscy moi goście są specjalni, tutaj nie ma przypadków, drodzy Państwo. Dzisiaj gościem jest pan redaktor Paweł Lisicki, który właśnie już się teraz wita. Hmm, tak, witam się. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, Paweł Lisicki to jest taki redaktor taki profesjonalista, że ja właśnie tak przed audycją bardzo się martwiłem. Myślę sobie, no właściwie jak ja będę rozmawiał z panem redaktorem, kiedy pan redaktor jest tak kompetentny w wielu dziedzinach, że właściwie trudno mi tak, po amatorsku zadawać jakiekolwiek pytania. Będę się więc wysilał. Ale w jaki sposób? No, wysilał się tak, żeby pan redaktor opowiedział o sobie, opowiedział <ules Ly tive Carbonika> swoich, swo, o coś, swojej wiedzy rozległej bardzo. Ja, panie redaktorze, słucham pana bardzo często. No, po pierwsze, prowadzi pan wywiady w konkurencji w radiowej trójce. Następnie, no, wiele audycji, wiele wywiadów w różnych rozgłośniach, i radiowych, i telewizyjnych. No, też mnóstwo książek, o których chciałbym, żeby pan dzisiaj nam poopowiadał. Może Panie sobie też tutaj pięknie zareklamować, bo drodzy państwo, te książki są tego rodzaju, że każdy z was powinien je mieć na swoich półkach, a jeszcze lepiej na stole przed oczami. To są książki niebywałe. To są takie książki, drodzy państwo, o których ja marzę, żeby wreszcie mieć czas. I sobie je przeczytać. Kiedy ja będę miał czas? Panie redaktorze, otóż nie bardzo wiadomo, kiedy ja będę miał czas, bo kiedy już miałbym mieć czas, to ja przyjeżdżam do Radia WNET, tutaj w Warszawie, tutaj w budynku Pasty, tutaj na Zielnej 39 i bawię się, drodzy Państwo, bawię się tą możliwością, cieszę się tą możliwością, że mam takich specjalnych gości. I oni do Państwa mówią: Panie redaktorze, proszę się przedstawić. No, po tym wszystkim, co pan powiedział, to zastanawiałem się, co miałbym właściwie powiedzieć. Teraz zrozumiałem, dlaczego się w tej audycji znalazłem. Po prostu ten czas, który tutaj spędzimy, to będzie czas, kiedy w pigułce wszystkie książki zostaną przedstawione. I wtedy nadzieję. już nie trzeba będzie przedzierać się przez te wszystkie e, 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 tomiszcza. A to ma pan inne... bardzo silne i mocne wyzwanie. Otóż tak przedstawi książki, żeby opowiadać no tak, o w pigułce. O nich. Raz, dwa, pigułce. trzy i, a ta, ale, i tak, główne tezy. A tak, ale żeby tak powiedzieć, żeby zachęcić do kupienia, do kupienia. Przeczytania. No tak, tych książek się rzeczywiście trochę, trochę zebrało. Wydaje mi się, że one wszystkie krążą, jeśli tak można powiedzieć, zaczynając od pierwszej, najwcześniejszej, która pojawiła się w 1995 roku, dawno temu jak widać, wokół tego, co mnie chyba najbardziej interesuje, czyli kwestii dotyczących teologii, religii, literatury, współczesnej cywilizacji, kościoła, sensu wiary, relacji między człowiekiem a, a, a Bogiem. No i też w dużej mierze tego, co z, w miarę czasu, bo to jest trochę tak, że pewne, pewne rzeczy człowiek widzi dokładniej y, 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 im dłużej żyje, y, im więcej wie, y, w miarę czasu y, y, też dostrzegają coraz wyraźniej jak dużym niebezpieczeństwem dla chrześcijaństwa, dla Kościoła jest, są te zmiany, czy ta, ta nowe, to nowe podejście, które się zaczęło pojawiać w Kościele w latach 60. ubiegłego wieku, temu poświęcone są na pewno spore fragmenty tych, tych książek. Ale nie tylko, no, jeśli tak już mamy mam dzielić, powiedzmy, no, to poza tomami esejów tymi wczesne, wcześniejszymi, jest na przykład Trylogia Biblijna. To są trzy książki, Kto Zabił Jezusa, Tajemnica Marii Magdaleny i Czy Jezus jest Bogiem? Są książki, które się zajmują Przede wszystkim odpowiedzi, takiej historycznej odpowiedzi na pytanie. Kim był Jezus, w jaki sposób, czy, czy rzeczywiście w Ewangeliach, w Nowym Testamencie, w tych pierwszych przekazach biblijnych znajdujemy potwierdzenie wyznań, późniejszych wyznań wiary, mówiących o tym, że był Synem Bożym, że, był, że jest równy Ojcu, że jest osobą Trójcy Świętej, czy też jest to jakaś późniejsza naleciałość, jak chciałoby cała bardzo wielu późniejszych krytyków. Panie rektorze. Jednakowoż tak. nie możemy w pierwszym odcinku powiedzieć wszystkiego i o wszystkich książkach. Wszystkich nie, ale o każdy miał mieli... być króciutko i to było bardzo króciutko. <śmiech> nie, <śmiech> będziemy mieli godzinkę. Dobra. Zanim, zanim wrócimy do książek tych licznych pana prac, a nie tylko książek, a też esejów, felietonów i też i pana wywiadów, to proszę powiedzieć o sobie. Bo ja dowiedziałem się, że pan studiował przecież nie na Akademii Teologii Katolickiej, czy na UKSW, więc nie teologii. Pan studiował prawo. Tak, ja skończyłem prawo. Znaczy studiowałem skończyłem prawo na Uniwersytecie Warszawskim w, lat, w, 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 w drugiej połowie lat 80. Znaczy to była, to była studia, studia prawa, przy czym na, od samego początku, się mówiąc od drugiego roku, sobie te studia trochę rozszerzyłem, czyli studiowałem też na filologii klasycznej, tam studiowałem Grekę, chodziłem też na Wydział Socjologii, byłem też na filozofii, co zresztą jest dosyć zabawne. Chodziłem na zajęcia do pani Magdy Środy na Filozofię i to była całkiem inna Magda Środa niż ta, którą teraz znamy, a, a to, czyli zaangażowana aktywistka, radykalna no. feministka. Nie, to, to jest bardzo, bardzo w sumie miło wspominam te zajęcia z lat 80., bo to było takie, żeśmy czytali różne klasyczne teksty filozoficzne, i była zwykle dosyć ciekawa dyskusja z jej, z jej udziałem bez tego zacietrzewienia i bez takiego ideologicznego zacięcia, które zaczęło się moim zdaniem pojawiać pod koniec lat 80. na przełomie lat 80. 90. zresztą, tak samo dobrze wspominam innego, wtedy swojego nauczyciela, jeśli tak można powiedzieć, Pawła śpiewaka. On z kolei. Pamiętam, że byłem przewodniczącym do takiego koła naukowego na Wydziale Prawa. To się nazywało Koło Młodych Prawników, no ale ono się sprawem nie specjalnie zajmowało i sprawami prawnymi. Raczej raczej te raczej raczej spotkania, które organizowałem, to były spotkania dotyczące czy to kwestii politycznych, choć mniej, choć raczej filozo filozofii politycznej. To się tak mądrze, powiedzmy, nazywało. A tak, to były takie czasy, lata 80., tak, lat, czy dyskusja co z Polską, jak jakaś. Polską, miejsce tam polskie na zachodzie i tak dalej. Ale w każdym razie wtedy Paweł Śpiewak był wielkim zwolennikiem myśli Hannah Arendt. Między innymi po to, pierwszy raz go wtedy tam zaprosiłem na takie spotkanie. A potem prowadził też jakieś seminarium, na które przez kilka lat chodziłem na socjologii, które było poświęcone nazwijmy to antycznym, starożytnym źródłom myślenia o demokracji czy o, czy o współczesnym państwie. No i żeśmy tam czytali klasyczne teksty, czyli Platona, Arystotelesa, czyli te, te, te greckie podstawy, oczywiście ra, razem z ich późniejszymi interpretacjami, zarówno właśnie takimi jak Arendt, jak Leo Strauss, jak Wegelin, cała masa innych autorów, którzy się odwoływali do tej myśli klasycznej i ją później interpretowali. I Swoją drogą to też bardzo ciekawe, jak później zauważyłem, że już w latach 90. nagle tutaj nastąpiła jakaś taka bardzo dramatyczna zmiana w tym myśleniu. Ta myśl grecka w ogóle gdzieś zniknęła. właściwie śpiewaka no, tak. w ogóle tak, jakby jej nie było. I nagle z coraz większą taką obsesyjnością zaczął się pojawić ten wątek holokaustianizmu, te, te, ten wątek przywiązania do y, 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 tradycji żydowskiej, która wyparła tak naprawdę wszystko to, czym wcześniej się z, zajmował i o czym żeśmy wcześniej dyskutowali. No ale to były lata rzeczywiście późne lata 80., czyli czas, kiedy polityki takiej z prawdziwego zdarzenia praktycznie nie było. Wszyscy byli razem, bo komunizm jeszcze, koń, końcówka, znaczy, ale nie. Nie, 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 nie wszyscy byli razem. Po naszej stronie. Okej, okay. po, razem, po tak? naszej stronie, tak, tak. To, to, to chciałem Mieliśmy powiedzieć. Dwie strony, prawda? ale takie bardzo wyraziste. Tak? Tam bardzo wyraziste i bardzo jasno określone. Tak, i, tak, tak, tak. I Specjaliści od przyjaźni ze Związkiem Radzieckim, czyli z Rosją i Moskwą. No tak, tylko że akurat w tym, to, jest to prawda, tylko akurat na, na rzeczywiście, jeśli chodzi o miejsce, znaczy na Uniwersytecie. Warszawskim tą klęskę komunizmu było w tym sensie doskonale widać, że w zasadzie bardzo trudno było spotkać kogokolwiek, kto by tą drugą stronę reprezentował tak naprawdę. Bronią, tak? Tak, no, no, chyba, że był nie wiem, przekupiony albo że tam udawał, że jest. Znaczy była tylko kategoria cyników, czyli takich, którzy już uznawali, że i tak się nic nie zmieni, no trzeba się załapać i korzystać z pewnych przywilejów i apanarzy władzy, no bo wierzących komunistów to szczerze mówiąc ja w swoim życiu na Uniwersytecie nie spotkałem. Pojawiali się idioci. Jeszcze była też taka kategoria, ale trudno się uzna, bo Postaci, uznać. Tak, uznać za de facto realnych, ideologicznych zwolenników systemu. Ale no. wobec tego, co pan mówi, przyszło mi do głowy teraz, <grym> mi do głowy taka myśl, że wobec tego stan wojenny to, co Jaruzelski i partia ówczesna zrobiła, to z jednej strony, że tak powiem, w perspektywie iluś lat zepsuła naszą stronę. Ale też i stan wojenny spowodował klęskę, ostateczną klęskę tamtej strony. To stan wojenny niby wygrał, tak, załatwili naród, ale wygląda na to. Że oni również przegrali wśród swoich. Tylko, że oni to prawda, znaczy to, tylko moim zdaniem, stan wojenny był raczej taką pieczęcią potwierdzającą tę klęskę, która już była widoczna w roku 80., w sierpniu 80. roku. No bo stan wojenny został wprowadzony jako efekt rozpaczy w pewien sposób, albo może nawet nie tyle rozpaczy, ile był jasnym dowodem braku umiejętności porozumienia się ze społeczeństwem innymi metodami niż siłowe. A zawsze, kiedy używa się siły w takiej sytuacji nie ma się tak naprawdę żadnego y, y, pozytywnego programu, no to jest to objaw, y, mówię, słabości i. I, 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 i Bankructwa. Tego no ale w sytuacji, systemu. kiedy Polaka wybrano na papierze, to oni chyba uznali, że już nic nie mają do roboty oprócz no, siłowego rozwiązania. Tak? No, chyba rzeczywiście niewiele im zostało, jak tylko przedłużyć to swoje, tą swoją egzystencję. Tak to by właściwie należało no powiedzieć. Lat, tak? Chociaż pamiętajmy o jednej rzeczy, że akurat jeśli mówimy tutaj o. O, o takiej perfidności tego systemu, to akurat lata 80., wczesne lata 80, to jest też okres największego wzmożenia działalności Służby bezpieczeństwa. E, jeśli chodzi o liczbę werbunków e, agentów, e, szpiegów, i, i tajnych pracowników, no to wtedy tych rejestracji było statystycznie rzecz biorąc najwięcej, więc, więc to nie jest, to oczywiście z dzisiejszej perspektywy wszystko to się wydaje takie oddalone i na szczęście patrzymy na to też z perspektywy, powiedzmy tak, zwycięzców, w tym sensie zwycięzców, że jednak ten komunizm upadł tego systemu nie ma. Tych ludzi, w yy, większości z nich nie ma, bo niektórzy oczywiście jeszcze gdzieś tam pozostali, a niektórzy nawet całkiem nieźle pozostali, ale tak. mówiąc tak całkiem i posługując się takimi dużymi u u uogólnieniami, jest faktem, że historycznie przegrali. Ale wtedy oczywiście to inaczej wyglądało. Ja pamiętam zresztą lata 80. jako taki okres takiego, jakby to powiedzieć, takiego poczucia beznadziei totalnej. To znaczy to, to ja odczuwałem, myślę, że wielu i innych ludzi, których wtedy znałem, do takiego no właśnie że przekonania, że Polska lat 80. to jest w pewien sposób przez ten stan wojenny, przez to, przez to, przez ten koszmar tych, tych, tych cyników i idiotów, którzy tak naprawdę sprawowali władzę na jakieś koszmarne, koszmarne państwo, z którego trzeba się za wszelką cenę w jakiś sposób wydobyć, ponieważ no, z jednej strony buntować się wydawało się, że to, jest, że to nie, prowadzi, nie, nie doprowadzi do zwycięstwa, bo to tego uczyła pierwsza Solidarność, a z drugiej Strony ci, którzy rządzili, byli ludźmi pod każdym względem tak zdeprowowanymi, zignorowanymi, że trudno było liczyć na, na jaką, jakąkolwiek formę normalnego porozumienia. Drodzy Państwo, i Państwo, widzą jak to jest. Zaprosiłem gościa specjalnego, z której to wizyty, spotkania bardzo się cieszę. Dla mnie to jest wielki zaszczyt, że mamy właśnie możliwość rozmawiania. I słuchania pana, ale Państwo już widzą, jak to jest. Proszę państwa, ja tutaj wcale nie musiałem się przygotować do rozmowy. Pan redaktor, że tak powiem, jest ale ja się osobą, też nie tak kompetentną, że ja tu biednie, słuchajcie, będę siedział hmm. i będę po prostu zafascynowany słuchaniem, co pan redaktor nam opowiada. Słucham pana często i za każdym razem myślę sobie, Boże, jakaż to szkoda, że ja tam w tamtych czasach nie studiowałem razem z Panem, nie spotykałem się razem z wami. No, wie, 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 panie redaktorze, sytuacja jest. Mniej więcej taka. Ja studiowałem na Uniwersytecie Warszawskim, ale matematykę i informatykę, hmm. wobec czego noszę w sobie taki kompleks. Dlaczego ja tego wszystkiego nie wiem? Dlaczego ja tego nie czytam? No po pierwsze, z czytaniem, jako osoby niewidomej, mi jest trudno i nigdy nie doścignę tego, co nie potrafią. Moje czytanie to jest mniej więcej 5-8 razy wolniejsze niż, was, niż wasze. No to trudno, tak już będę miał. Cieszę się, że wytworzyłem sobie taką zdolność, jak wielu moich niewidomych czy niedowidzących przyjaciół, że czytamy mniej, a staramy się jak najwięcej wyciągnąć z tego, co, co czytamy. No to jest jakaś fajna umiejętność, która trochę nas ratuje, ale oczywiście nie ratuje nas do końca. To też będziemy tak sobie rozmawiali, że będę tak, taką minę zafascynowaną miał i będę słuchał, jak Pan nam tu opowiada. Natomiast teraz powiem taką krótkie przypomnienie, o czym już tutaj w audycjach mówiłem tak mi się wydaje, mianowicie stan wojenny, a przed nim niebywała, niebywały okres w historii Polski. Ja jako niewidomy, drodzy państwo, zwracam uwagę, baczniejszą oczywiście niż wy wszyscy, na to, co się dzieje w otoczeniu, w dźwiękach i w atmosferze takiej, nie wiem, psychicznej, psychologicznej. I drodzy państwo, wy, szczególnie młodzi słuchacze, wy nie wiecie, jak to było w 80. roku jeszcze ciutkę w tym 81. roku, no może nie ciutkę właściwie, no tak przez ponad, pół, przez ponad rok Natomiast wychodziło się choćby w Warszawie na miasto i po prostu było niebywale radośnie. No po prostu Warszawa żyła, te ulice żyły, ludzie wychodzili z domów, tak jak wcześniej w, w komunie nie wychodzili. Gadaliśmy, przekrzykiwaliśmy się, gazety mieliśmy w rękach, ulotki solidarnościowe. Niesamowita atmosfera, że każdy chciał się wypowiedzieć. Byliśmy dosyć jednomyślni wtedy w narodzie. Tamta strona właściwie tam się nie pojawiała, no bo nie miała odwagi. Przecież tam nie ośmieliłby się nikt, panie redaktorze, powiedzieć coś przeciw naszym ideom wolnościowym, żeby odejść od tego uzależnienia od Rosji, od Związku Radzieckiego, żeby już zerwać z tymi komunistycznymi trudnościami. Tak, znaczy tamta brakami, strona była kompletnie, kompletnie, jak ogłuszona rzeczywiście. mówimy. Tamta strona komunistyczna, tak? Tak, tamta ale, strona ale, komunistyczna. Ale, ale i nagle przyszedł, słuchajcie, 13 grudnia i, i ten cały kraj się totalnie wyciszył. I składam świadectwo, do tej pory ten kraj nigdy nie zrobił się taki wesoły, jak było w tym 80, 81 roku, rokiem przed stanem wojny. Czy Pan też takie ma odczucie? Znaczy mam też takie odczucie, zresztą wystarczy porównać sposób zaangażowania pierwszej ludzi w pierwszą solidarność i w drugą solidarność, tak można powiedzieć, czyli porównać na przykład rok 80-81 do lat 88-89, prawda? No, nie ma porównania. Nie ma porównania. To znaczy teoretycznie można powiedzieć, że to, co się potem skończyło wyborami 4 czerwca, no, to był też taki okres zaangażowania, ale nigdy nie wróciła ta euforia i takie poczucie takiego wyzwolenia. Ale to wynikało moim zdaniem też jeszcze z takiej rzeczy, że nawet jeśli przed samy, to, to wystarczy też popa popatrzeć na poziom zaangażowania w strajki w 1988 roku, nieporównywalnie mniejszy, mniejszy niż to, co miało miejsce w roku 1980. Powiedzmy, że to było powiedzmy, 10 razy mniej. Tak, no tak, to, to taka skala. Tak? Taka skala znacznie, znacznie mniejsza, stąd do tych rozmów, nazwijmy to tak, okrągłego stołu, Solidarność przy, przystępowała wcale nie jako wielki zwycięzca, ktoś, kto może dyktować warunki, ale... Yy, ale, ale ktoś, kto ci, którzy to widzieli, musieli, musieli zauważyć, że to poparcie społeczne dla, dla nich jest znacznie niższe niż było 8 to lat tak. wcześniej. Ale, Panie że wobec tego proszę nam powiedzieć, jakie jest pana zdanie, jaka jest pana opinia? Czy to, co się stało, to 10 razy mniej, ta wielka strata entuzjazmu to było coś takiego, co było jakoś przypadkowe, czy też jednak zaaranżowane poprzez to? Kto przejął władzę w Solidarności, jakie to były osoby? I z perspektywy te, tych późniejszych lat, gdzie okazało się, że nasza strona to jednak dwie inne strony. To zawsze z, później, z perspektywy późniejszych lat okazało się przecież, że y, y, mamy do czynienia jednak z tym, że przynajmniej niektórzy, szczególnie sam Lech Wałęsa i osoby, Jemu najbliższe no, nie, nie, grały trochę w innej, po innej stronie, jeśli tak można powiedzieć. Jeśli się posługujemy w ogóle taką, taką kategorią, no, jego wybór na przewodniczącego w 1981 roku, i teraz te dokumenty, które, które, już do których mamy dostęp i które wyraźnie to pokazują, no, to był człowiek zdecydowanie w pewien sposób nawet wspierany albo, albo, albo popierany przez służbę bezpieczeństwa, czyli przez tą siłą, Część nazwijmy, no tak, Ale to, że, że służyła bezpieczeństwa. Jego wytypowała Później... wcześniej i popierała. przez tego nie wynika, że musiał tej stronie służyć, tej służbie służyć. No, no jednak trochę wynika. W tym sensie wynika, że na pewno musiała ona go odbierać jako człowieka, nazwijmy to dla siebie, wygo bardziej wygodnego niż pozostali, prawda? To znaczy, że musiała sądzić, że. To, no, co to oznacza? A musiała wierzyć, że będzie miała nad nim jakąś formę kontroli, musiała wierzyć, że spośród innych przywódców ten nadaje się bardziej niż pozostali. No bo to, po, po to służba specjalna tak. pr prowadzi tego typu operacje, żeby mieć człowieka, którego chce w, mieć, prawda? Nie, takiego, którego nie chce mieć, tak? No więc, a jeśli kogoś chce mieć, to muszą być istotne powody, Powody są takie, że z innych właśnie łatwiej się z nim porozumieć, po drugie łatwiej go szantażować, po trzecie łatwiej go kontrolować, po czwarte nie stanowi takiego zagrożenia dla jej interesów, jakie stanowią inne osoby. Prawda? Myślę, że na takim poziomie to chyba każda służba specjalna w każdym państwie takich chce mieć właśnie, nie wiem, agentów i takich swoich ludzi. Panie redaktorze. No nie bywała. Ja, ja się tego spodziewałem, drodzy Państwo, ja nawet nie mam kiedy zapowiedzieć utworu, który specjalnie dla Pana przygotowałem. To może to ja to już Nie, to już milknę, lekiego... to już milknę, <laughs> ale nie na zawsze. <laughs> nie, na Roz... zawsze nie, na najbliższe minuty. <laughs> no, no, więc właśnie, specjalnie dla pana. Zapytałem yy, pana yy, redaktora, jaką muzykę lubi, no to mnie nie zaskoczył, ale utrudnił mi zadanie. Mianowicie powiedział, że lubi muzykę Baroku. Z nie będę puszczał to w sobotę prawda. w południe Baroku. Nie, nie, to ja dlatego z taką do ostrożnością. Jakie to będzie wyzwanie dla pana? Wiecie. W sobotę o 12 w radiu wnet Barok? No to by no, było naprawdę. Sam, sam pan Paweł powiedział, że z tym Barociem hmm. to może przesada. Więc może jakiś jazz, czy coś takiego. I zacząć się zastanawiać. No może wobec tego zaproponować panu i państwu muzykę, no jazzową muzykę. Ale taki smooth jazz. E, Chris Botti i, drodzy państwo, nie była historia, ale mi tak w życiu, panie Pawle, zdarza się wielokrotnie. Jak ja wymyśliłem w mgnieniu oka tego Chrisa Bottiego, to potem okazało się, panie Pawle, że dzisiaj, po raz pierwszy w Polsce, wystąpi z koncertem, kto? Chris Botti. A, Taki to, żeś, jest przypadek. to pan naprawdę trafił tak, że no, w dziesiątkę. To, i, I przypadek, drodzy <laughs> państwo. Chris Boti Na dodatek, muszą państwo wiedzieć, że była taka historia. Oglądałem sobie film, tajemnica twierdzy szyfrów gdzie ten Niemiec okropny, taki gestapowiec, co kierował y, jakąś tam placówką w Książu, to on właśnie tak jak brał tą morfinkę, to państwo, którzy oglądali ten film, pewnie widzieli, to włączał płytę, no płytę właśnie y, z muzyką, którą właśnie chcę państwu zaprezentować. Y, otóż Puccini, drodzy państwo, i, i drodzy państwo, Netsun Dorma, to jest aria, Taka ważna w tej operze. I drodzy Państwo, ja potem szukałem tej muzyki. No nie mam niego na płytach, jeszcze nie mam, chociaż już sobie zażyczyłem od rodziny, Panie Pawle, ten hmm. prezent, ale jeszcze nie mam. Ale chwilę potem, no, chwilę to znaczy, no ileś tam czasu potem, włączam płytę Jeffa Becka. Takiego gitarzysty jeszcze z lat 60. Genialny muzyk, ceniony bardzo. Nie taki koncertujący, taki popularny, którego tam miliony słuchają. Nie, nie, to jest bardzo specjalny muzyk, ale wybitny gitarzysta, który właśnie wsiął na warsztat ten Nessun Dorma i z tego przecież powstał dżingel tej audycji. Ale chwilę potem też włączyłem płytę Chrisa Botiego i co się okazało? Że on też na trąbce zagrał tę arię. I właśnie to chciałem panu, nie, panie redaktorze, dedykować i teraz puścić również dla słuchaczy. Drodzy państwo, no spróbujcie okazać nam szacunek i cierpliwość, bo muzyka nie jest y, najłatwiejsza. Muzyka nie jest skoczna. Muzyka jest piękna i poważna. No ale tak a propos tego baroku. No to nie jest barok, panie redaktorze. Ale, ale... prawie, prawie. Ale prawie. No, przynajmniej na poważnie. Drodzy państwo, Nessun Dorma. Bardzo proszę. I zrobiło się, panie redaktorze, tak poważnie, ale mam nadzieję, że i słuchacze, którzy zdołali się skupić przy wszystkich swoich zajęciach, yy, odebrali piękno tej muzyki. Ta muzyka, przed chwilą, tu panu redaktorowi tak powiedziałem, jest o wszystkim, o nas wszystkich, o wszystkich naszych przeżyciach radosnych i smutnych. Tragicznych i tych takich optymistycznych. No, ja to tak odbieram, ale no cóż, no ja rozumiem, że ja to mam takie osobne podejście do dźwięków, do muzyki. No, czym w końcu mam się fascynować jako niewidomy? Jak nie właśnie dźwiękami i muzyką. Będziemy skali takiej muzyki, nie tylko aż takiej poważnej, bo Chris Botti będzie nam jeszcze towarzyszył, ileś ile razy, właśnie ile razy, no tyle, ile zdołamy go później, bo, proszę Państwa, rozmowa jest taka, że trudno tu ją przerywać. Panie profesorze, wróćmy wobec tego, po tym jak się przedstawiliśmy, i pańskie studia, i działalność w, tym, w trakcie studiów, i potem te pierwsze lata 90., to wróćmy do tych książek, cudownych książek, wspaniałych książek, które pan napisał. Wobec czego, no cóż, no są też książki nowe, nie te z 90. lat, z 95., ale te ostatnie, to że państwo byłem na jarmarku w net tydzień temu i nabyłem te książki, ale przyznaję, że tylko do nich zajrzałem. No Nie mam kiedy przeczytać ich wszystkich, ale obiecuję i panu, i państwu będę czytał. Więc o której z tych książek najnowszych pan chce nam opowiedzieć? No, w zasadzie oczywiście o każdej. A którą <gł> ale... pan najbardziej lubi? Czy, ja, czy ja wiem, którą najbardziej lubię? Może, może ja, mogę powiedzieć o dwóch ostatnich, bo one są inne, a, 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 i inne w stylu, ale w jakiejś mierze mają też pewną część wspólną. Ostatnia, którą wydałem, którą napisałem, nazywa się Epoka Antychrysta. I to jest powieść. <głabialnie> I to jest państwo. powieść, to jest powiastka właściwie, bo z, 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 ja ją tak trochę traktuję, czyli jest taka próba Spojrzenia w przyszłość, zobaczenia, w jaką stronę zmierza nasza cywilizacja, w jaką stronę zmierza Kościół, chrześcijaństwo, ale, ale też no, ten świat, w którym my żyjemy. Oczywiście ci, którzy myślą, że tak, jak, jak sobie człowiek takie rzeczy wyobraża, to musi tam być dużo o różnych, nie wiem, robotach, sztucznych inteligencjach, jakichś nadzwyczajnych sposobach łączenia się, przekazywania i tak dalej, to ja od razu mówię, z góry mówię, że tego jest w tej książce stosunkowo niewiele. Ja staram się pokazać, jak może wyglądać coś, co nazywam rozwojem ludzkiego ducha, ludzkiej świadomości, prawda, systemu, nazwijmy to, politycznego czy społecznego, w jakim, w jakim żyjemy. I to jest ta, ta pierwsza książka, a druga, która wydaje mi się, że jest bardzo ważna, szczególnie dzisiaj, szczególnie teraz, i najlepszym dowodem, że tak jest, to jest to, że tych książki już nic nie, nie można kupić, więc zakładam, że rzeczywiście pod tym względem tak jest. To jest książka, którą napisałem w 2016 roku, i ona się nazywa Krew na naszych rękach, ze znakiem zapytania. I ona dotyczy relacji, może szerzej, relacji chrześcijańsko-żydowskich ze szczególnym uwzględnieniem Polski, a, a tak naprawdę dotyczy zjawiska, które w tej książce religią Holokaustu czy holokaustianizmem, pewną ideologią, która ma z punktu widzenia polskiej tradycji, polskiej tożsamości wyjątkowo zgubne i niebezpieczne skutki. I szczerze mówiąc, tak sobie, jak, jak, jak patrzę na te kolejne e, momenty, kiedy dochodzi do zwarcia, najpierw, prawda, nowelizacja ustawy o ipn później porozumienie dwóch premierów, czyli Morawiecki i Netanyahu, później to, coś działo się w Polsce całkiem niedawno, czyli ta nieszczęsna konferencja bliskowschodnia, przy okazji tej konferencji cała masa y, y, ataków i, i rzeczy w zasadzie no, nie do zniesienia ze strony y, y, izraelskiej. No i też te późniejsze fakty, które miały miejsce całkiem już niedawno, czyli wypowiedzi różnych ważnych ministrów, ministra spraw zagranicznych Izraela, który o tym, o tym antysemityzmie wysłanym rzekomo przez Polaków z, z mlekiem matki i całej masy innych tekstów i wypowiedzi. No to szczerze mówiąc, to idealnie wpisuje się w ten schemat, który starałem się tam przedstawić. Stawić w tej, w tej książce krew na naszych rękach. Więc w zasadzie te dwie chyba są, wydaje mi się, te dwie wydaje mi się są najważniejsze i, i, i najlepiej opisują. Ten świat, w którym jesteśmy. Z jednej strony właśnie to, czego doświadczamy pewnie jako Polacy, czyli tych bardzo częstych przykładów, kiedy na temat polskiej przeszłości, polskiej pamięci, polskiego państwa i polskiego narodu padają sądy niesprawiedliwe, radykalne, straszne. No, słynna konferencja, która miała miejsce w Paryżu, zorganizowana przecież przez pięciu, przez pięciu profesorów, ale, ale przez Polską Akademię, Nauk. No, Polską Akademię Nauk, która za to zapłaciła, gdzie mieliśmy do czynienia tak naprawdę z takim, z takim wykwitem brutalnym, takiego antypolonizmu, takiej, takiej pogardy tych opowieści o 200 tysiącach czy tam 250 tysiącach Żydów rzekomo zamordowanych przez Polaków, z takim pasmem tych ciągłych oskarżeń Panie i, i, i ale innych ataków. Proszę pozwolić, że zadam pytanie. Jak pan sądzi jak pan nam, że tak powiem, wyjaśni? Dlaczego przez kilkadziesiąt lat Polacy nie dają odporu tej ideologii? Dlaczego Polacy i rządy polskie, i, a, a przecież również i w jakimś stopniu stopnie rzeczywiście antysemickie, jak na przykład gomukowskie rządy, Dlaczego my tutaj głośno nie powiedzieliśmy i nie mówimy nadal o prawdzie? Dlaczego my nie zrobiliśmy konferencji naukowej, może nie w Paryżu, a może, nie wiem, w Londynie, może w Nowym Jorku? Gdzie pan tam tylko sobie zażyczy, która by mówiła o, o tym świadectwie prawdziwym? O tych niesamowitych ludziach, którzy właśnie Żydów bronili, chronili i uratowali im życie. Dlaczego tego nie robimy? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Ja zresztą sobie to, to pytanie też w tej książce zadaję. Znaczy, przede wszystkim trzeba jednak podzielić, zrobić taką wyraźną cezurę Polski PRL-u do 1989 roku i tego okresu wolnej Polski po 1989 roku. I y, y, jeśli chodzi o okres PRL-u, to, to, to wynikało z różnych, z różnych przyczyn. Przecież była, Polska nie była państwem suwerennym, tak naprawdę nie mieliśmy żadnej własnej polityki historycznej, w ogóle nie mieliśmy tego, niczego tego czegoś, co możemy nazwać czymś własnym. Ale możemy rozliczać i moim zdaniem to jest już uczciwe podejście, bo wtedy odnosimy się do tych rządów, które były wybierane przez w demokratycznych albo w części demokratycznych wyborach, bo wybór w 1989 roku w czerwcu przecież nie był wyborem demokratycznym, tylko w części demokratycznym. Demokratycznym, ale możemy się odnosić do tego okresu i ten już nad tym się zastanawiać. Moim zdaniem wynikało to z tego, że te, te polskie elity, które decydowały o, o opinii publicznej, o świadomości publicznej, które objęły w tym sensie taką, nazwijmy to, no, duchową władzę w Polsce po 1989 roku, w dużym stopniu posługiwały się czymś takim, co można by nazwać pedagogiką wstydu. To znaczy, uważano, że jeśli Polacy będą dumni ze swojej przeszłości, jeśli będą pokazywali swoją nazwijmy to wielkość te swoje to jak, w jaki sposób przeciwstawili się najpierw Niemcom, potem Sowietom, y, y, że to budowanie wielkości będzie jest czymś groźnym, jest czymś niebezpiecznym, że nie należy o tym w związku z tym specjalnie wspominać. Tyle, ale proszę to wyjaśnić. Groźny, niebezpiecznym. Dlatego, dla kogo? ponieważ w oczach ja nie mówię przecież o, o sobie, ale w oczach tych, którzy za to odpowiadali, tego poczucie, to poczucie dumy jest y, 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 podstawą budowania nacjonalizmu, ksenofobii, wrogości do innych. Tak 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 takie było to rozumienie. I w związku z tym... A to, to, przepraszam, to przypadek, czy też coś bardziej sterowanego? Znaczy sterowanego w tym sensie, celowi. że tak ci ludzie zostali wychowani na takich lekturach, na takich, na takich wyobrażeniach. To jest, myślę, też taki to jest też taki pewien lewicowy sznyd, jeśli tak można by powiedzieć, a oni przecież w większości, większość z nich to byli zbuntowani komuniści, tak? Ale oni byli zbuntowani przeciwko formie władzy sprawowania przez komunistów, ale niekoniecznie przeciwko tej ideologii, prawda? Która była u samego źródła i samego korzenia. A drugi element, i z drugiej strony pamiętajmy, że od lat 60. -tych, 70. -tych, ten na zachodzie, przynajmniej mówię tutaj i o Stanach Zjednoczonych, i o państwach Europy Zachodniej, to dominujące podejście do II wojny światowej sprawiało, że w świadomości tych ludzi jedyną ofiarą coraz częściej stawiali się po prostu Żydzi. No Jest taka scena, ja to sobie nawet obejrzałem specjalnie te, te, te fragmenty, najbardziej popularnym filmem amerykańskim, który opowiadał o o, o tych zdarzeniach z II wojny światowej. Tytuł sam mówi za siebie. The Holocaust, czyli Holokaust. Film został, był od 1975 roku pokazywany w Stanach Zjednoczonych. Gigantyczna masowa widownia, prawda, miliony ludzi. Powiedzmy sobie szczerze, takie filmy formują w większej mierze obraz świata niż mądre książki i badania no. źródłowe. No i w tym filmie, co jest bardzo istotne, na przykład pojawiają się Polacy, którzy razem z Niemcami, prawda, atakują Żydów i robią to jeszcze w czapkach, w czapkach rugatywkach, prawda? Więc no, rzecz zupełnie niedopuszczalna, nie bywała z punktu widzenia historycznego, bo jest to po prostu zwyczajne kłamstwo, ale ono jest rozpowszechnione, widoczne tak, ale i obecne. Ale nie zaprotestowali. No, no, nie, to się pamiętam, jak mówię, to jest okres PRL-u, tutaj nic się, nic, nic się nie działo. Teraz jesteśmy inny film, nieco późniejszy, prawda? Nasze, nasze matki, nasi tak, ojcowie. Niemiecki film. niemiecki film, gdzie też Polacy odgrywają rolę takich właśnie pomocników, takich gorszych pomocników, takich właśnie, bo Niemcy to tam Mordują, ale mają ciągle jakieś problemy duchowe, tak? Są rozrywani tam. Czy, czy walczyć, czy nie walczyć z tego Hitlera? Czy on dobry, czy niedobry? Wielkie, wielkie takie, takie właśnie prawdziwie wagnerowskie a, 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 przeżycia. Tak. A Polacja, głuptasy, Polacy, jak w razie to czego głuptasy, pomogą. Tak, czasy prymitywne, prawda? Idą takie chłopki, roztropki tam tylko zabijają i tam ale też dla, nie zaprotestowaliśmy. Dla tym, no. Znaczy. No, mniej więcej. My, powiem, tak, nie, my żeśmy protestowali, ale z drugiej strony żeśmy ten film puścili. No <laughs> na przykład, o telewizji tak. publicznej wtedy. E, więc ten protest był taki w zasadzie nie, 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 nie bardzo wiadomo nie bardzo wiadomo jaki. Ale wracając do tego, bo to pan zadał bardzo istotne pytanie, dlaczego jest tak, że ta konferencja w Paryżu, która była tak naprawdę takim sabatem czarownic opętanych antypolską tutaj pasją, dlaczego. Polski, Polska nie zorganizowała y, y, podobnej konferencji z udziałem innych osób, z y, y, zupełnie innym, y, że tak powiem, przesłaniem. No, jeśli nie w Paryżu, troszkę, jeśli nie w Paryżu, no, ale nie wiem, w Londynie, w Nowym Jorku i tak. I, i to, jest, to jest w tym sensie dobre pytanie, że na nie kompletnie nie ma odpowiedzi. Bo, bo, bo no nie ma odpowiedzi, bo ja mogę odpowiedzieć, tak. Gdy, gdybym ja zresztą coś takiego sam parę razy postulowałem, też się tego domagałem. No, mogę panu powiedzieć, że na przykład ta książka Krew na naszych rękach, która bardzo wiele osób, tych, które to przeczytało, twierdziło, że to jest książka, której jakby w interesie Polski powinno być jej wyeksportowanie na, 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 na zachód i, że tak powiem, znalezienie jej przetłumaczenia. Co więcej, słyszałem to od różnych osób, które wydaje mi się, że są, mają całkiem spory wpływ, no, ale nic się takiego nie wydarzyło, tak? To znaczy, wydarzyło się, wydarzyło się, że poza całą masą takich opinii, nic się z tym nie stało. Podam inny przykład, żeby nie było o mnie, że ja tutaj zabiegam o to, o, o wydanie, choć wydaje mi się, że, że tutaj raczej cytuję i raczej jestem przez innych, jakby to powiedzieć, nakłaniany do, do tego, żeby, żeby, żeby się o to starać niż, niż ja to, niż, żebym sam to robił. Podam przykład polskiej re, re, książki reporterskiej Czarny Ptasior Janny Siedleckiej, prawda? która jako pierwsza zdemaskowała kłamstwa Jerzego Kosińskiego. Tak? On, on napisał malowanego ptaka, powieść, która w zasadzie uchodzi na zachód chodzi nie za żadną powieść, tylko właśnie za świadectwo, tak, za czyli za relację historyczną. Tak? To jest po prostu kłamstwem. Ona go przyłapała w iluś miejscach, pokazała, że to wszystko jest nie tak, że on jemu tak naprawdę pomagano, że nie było żadnej z tych straszliwych opowieści, którą on do tej książki wsadził. No i teoretycznie znowu powinno być tak, że, że wypromowanie, bo samo wydanie książki, jak wiemy w dzisiejszych czasach, no to książka, książkę można wydać, ona sobie gdzieś tam trafi na margines, nikt jej nie zauważa, ale wypromowanie takiej książki powinno leżeć po prostu w interesie polskiego państwa, które poważnie chce walczyć o polską pamięć. Tymczasem ona wyszła raptem chyba miesiąc temu, czyli 2019 rok, a, a przecież zmiana polityczna w Polsce nastąpiła w roku 2015, więc wyszła w roku 2019 w malutkim wydawnictwie, o którym tak naprawdę nikt nie słyszał. Mówię, wyszła po angielsku, tak, bez żadnego wsparcia promocyjnego, tak. bez żadnej debaty na ten temat. No, gdybym ja miał o czymś decydować, to panią Siedlecką razem z jej książką w wersji angielskiej Zaprosiłbym właśnie do Nowego Jorku, postarałbym się. Zorganizowałbym taką konferencję, która byłaby poświęcona y, y, temu, o czym mówimy. Wydaje mi się, że dla amerykańskiego odbiorcy jest też bardzo atrakcyjne, bo przecież mówimy o jednym z bardziej znanych pisarzy. Tak? Zaprosiłbym na taką konferencję kilka innych osób, które pokazałyby, w wielu miejscach do, doszło do tego fałszerstwa i na tej kanwie pokazały nie tylko kwestie pana Kosińskiego, ale jeszcze tak samo zajęłyby się na przykład książkami Pana Grosa albo innych tego typu historyków, tak. pokazujący, w jakim sposób panie dochodzi do panie Ale to się nie dzieje. Panie redaktorze, gdybyśmy tak zrobili, a o tym właśnie i ja, i pan marzymy, to najprawdopodobniej ktoś by się bardzo na nas obraził. Czy to nie jest tak? że gdyby się ten ktoś obraził, to Polska mogłaby wpaść w poważny kryzys gospodarczy i że to nam grozi. Jak to jest, Pana zdanie? To moim zdaniem wcale tak nie jest. Znaczy, To jest tak, strach ma wielkie oczy, jeśli można użyć takiego, no, ale takiego określenia. Jakoś. Znaczy są ludzie, na których działa. Znaczy, no, w oczywisty władzy, sposób tak? no, jest jakiś powód, dla którego to, o czym my tutaj mówimy, się nie dzieje. Powiedzmy tak, w kategoriach finansowych to nie jest przedsięwzięcie dla państwa nadzwyczajne. W kategoriach... Nie, 100 no, milionów złotych to żadna, żadna kwota. 100 milionów, nawet taka konferencja. Nie, mówię, tu... mówię o filmie konferencji. No tak, taki, no to, ale, ale tam kon oczywiście taka konferencja połączona z wydaniem książki, z promocją, z pewnym przesłaniem oczywiście kosztuje, ale to, to z punktu widzenia przecież instytucji, które za to w, powinny być odpowiedzialne, to, to nie są wielkie, wielkie pieniądze. Mamy instytucje, które temu służą, no są instytuty polskie, prawda, są różnego rodzaju przedstawicielstwa polskie, no. są ludzie też na miejscu, przy pomocy, którzy, którzy, przy pomocy których można by coś takiego zorganizować, ale takie coś się nie. Nie dzieje. No, dlaczego się znowu nie dzieje? Bo i tutaj pewnie, pewnie, pewnie się zgadzamy, że to wywołałoby fale protestów, tych, którzy uważają, że ta historia już raz została opowiedziana właśnie tak, jak to zostało przedstawione w tym filmie Holokaust. Polacy zostali zaliczeni do kategorii właśnie współsprawców, tych, którzy rabowali, tych, którzy, że tak powiem, skorzystali na wojnie i już tej wersji będą teraz bronić i w ich interesie jest obrona. No jak, jak mocna może być ta obrona, było widać w czasie. W czasie dyskusji, dyskusji, no właśnie tej nagonki na Polskę po nowelizacji ustawy o IPN. No tak. Przypomnę, przecież serię, nie wiem, czy pan zauważył, że ta, ta była taka historia w tym momencie, że pewna fundacja żydowska zaczęła nagrywać film, gdzie wszystkie osoby po kolei mówiły po, po, o polskim holokaście, prawda? I, i, I proszę zauważyć, że Nikt z tych osób, nie, nie, bo normalnie to powinno być teoretycznie tak, że ktoś się powinien pozwać na przykład, ktoś tą fundację powinien pozwać, prawda? No bo szerzenie kłamstwa w tej sytuacji powinno spotykać się z bardzo mocnym odporem polskiej strony. No nie mam wrażenia, żeby jaka, jakiekolwiek działanie... W tej sprawie zostało podjęte. To znaczy, y, 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 krótko mówiąc, Polska się wycofała, uznała po prostu, że straty, które mogą y, y, być poniesione, są tak duże, że, że nie, nie, ma nie, sensu, nie ma się sensu mieć. Ale, ja, ale, ale, ale ta, ta, ta bitwa. O, o, inf o informacje na całym świecie w tej sprawie przecież trwa, ona jest nieustanna. I teraz ja kojarzę z tym tematem również to, co się dzieje z Westerplatte, to, co pani prezydent Gdańska powiedziała. Tak? No, to znaczy... Ona, przecież ona, no, Gdańsko od lat stara się, że tak powiem, unikać prawdy, że, pierwszy, że 1 września wybuchła wojna. No, no w Stanach, czy w Związku Radzieckim, czy w Rosji dzisiaj no nie wie się, że druga że wojna światowa wybuchła 1 września. No to tylko niektórzy wiedzą, specjaliści natomiast tak popularnie się tego nie wie. Więc takie podkreślanie tych, tej rocznicy 1 września być może jest nie na rękę tym grę. No jest, gdyby było tak, że Polska była pierwszą ofiarą II wojny światowej, no to by się to jakoś nie zgadzało z późniejszym, jakoby późniejszą rolą Polaków w pomaganiu Niemcom w Holokauście. Tak, znaczy ta, to jest jeszcze jeden element bardzo, bo, bo a propos Gdańska, to nawet jedno to jest z pani prezydent, a jeszcze gorsze rzeczy wygadywał pan wiceprezydent Gdańska, który sugerował, że tak naprawdę Polska doprowadziła do tej wojny i, 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 i że tak powiem polska, polskie złe słowo, czy tam polska słowo, polskie nienawistne słowa doprowadziły do II wojny światowej. No, znaczy powiem tak, i, 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 różni, y, różne, różni wariaci mogą różne rzeczy wygadywać, bo to świat zawsze jest to statystycznie pewna liczba szaleńców. Na świecie i, i, i oni sobie istnieją. Natomiast, jeśli taka osoba występuje publicznie i reprezentuje Pol de, de facto znaczącą część polskiej opinii publicznej, bo tym tak jest przyjmowana. Opinia wiceprezy wiceprezydenta, no to, to jest coś yy, strasznego i nie to powinno jest nigdy na pewno mieć. Nie znanie jakiegoś planu, prawda? Bo ale to jeszcze za dużo jedna, wydarzeń jest. Ale jeszcze jedna rzecz, bo to ważną rzecz pan poruszył yy, z tym Westerplatem, mianowicie jedną z istotniejszych części tej mojej książki, tej krew na naszych rękach, był taki postulat, który oczywiście nie został zrealizowany, choć jak mówię, napisałem o tym już kilka lat temu, że pierwszą rzeczą, którą powinni robić Polacy, to przypominać o cierpieniach polskich ofiar. To jest bardzo ważne, wie pan, bo yy, yy, jakbyśmy się. Yy, jak, jak, jakbyśmy debatowali na temat II wojny światowej i tego, co się wydarzyło właśnie na zachodzie, to ta, te polskie ofiary w ogóle nie istnieją. Słyszy się właśnie wyłącznie, Polska jest traktowana wyłącznie jako miejsce, gdzie cierpieli albo wyłącznie cierpiały ofiary żydowskie, a ofiary polskie masowe, czyli setki tysięcy, miliony... Polaków, Milion. którzy ginęło. O tym się praktycznie nie, nie wspomina. Się, nie więc ma, mnie to oczywiście Nie, ma, nie z... ma mowy o Palmirach, nie ma mowy nie ma. o Piaśnicy. I nie, nie ma, ma mowy, o, tym, Państwo, o moim prawda? dziadku i moim stryjku. O coś A i moim wujku, prawda? O, i tak dalej. No więc... Mój zginął tu, proszę państwa, w Warszawie, na Woli, gdy powstanie na ulicy Leszno się skończyło, upadło. Przyszli Niemcy z pomocą Ukraińców i Rosjan. Wyciągnęli naszą rodzinę, moją rodzinę z tych budynków, które następnie, czy wysadzono, czy spalono, tego dokładnie nie wiem. I oni tutaj byli, że tak powiem, pędzeni w stronę Pruszkowa, o czym Władysław Bartoszewski opowiadał w swojej książce, w swojej relacji. I tutaj pod kościołem na woli zostali rozstrzelani. Nie ma o tym mowy. No to tylko dwie ofiary z najbliższej mojej rodziny oczywiście to były 3 miliony Polaków. Albo nawet więcej. No w sumie ja też uznaję tą mniejszość żydowską, że Polaków za polskich Żydów, więc 6 milionów tu po stronie tej zachodniej. Chyba jeszcze nie liczymy tych ofiar po stronie wschodniej, tam gdzie Związek Radziecki opanował nasze tereny. To jest jeszcze więcej milionów ludzi. Pamiętajmy jeszcze jednym, to jest jakby absolutnie niebywałe, jeśli chodzi o polskie doświadczenia, jak mówię, to wszystko, o czym, o czym mówię, co powinno być moim zdaniem głównym przesłaniem polskiej polityki historycznej, nie, nie, nie występuje. Poza tym, że my sobie tutaj o tym rozmawiamy i gdzieś w jakichś książce się o, o tym napisze. Specyfika polskiego doświadczenia. Polacy jako pierwsi, bo Polacy byli pierwszą grupą etniczną w całości skazaną na wymordowanie przez Sowietów na mocy rozkazu NKWD z 1937 roku. W czasie, kiedy to się działo i to zresztą bardzo dobrze pokazał w jednym z pierwszych książek, potem on zmienił całkowicie zdanie, bo zrozumiał, jak, zrozumiał gdzie, gdzie są frukta, jeśli można tak, tak, tak to powiedzieć, Timothy Snyder napisał książkę Skrwawione Ziemie i tam dokładnie pokazał, że na terenie Związku Sowieckiego Polacy byli grupą najbardziej prześladowaną i w ogóle nieporównywalnie bardziej niż Istniejąca tam wtedy przecież Wspólnota żydowska. E, czyli Polacy byli, jak mówię, pierwszą grupą, pierwszą, która w masowy sposób została w ten sposób zaatakowana. Po drugie, to jest drugą częścią tego polskiego, nazwijmy to, losu czy polskiego doświadczenia, Polacy byli zabijani z równą pasją przez oba mordercze reżimy, prawda, i przez Niemców, i przez Sowietów. W różnych okresach tylko to nasilenie miało różny charakter, prawda? W jednych bardziej jedni, a w drugich bardziej drudzy. Więc krótko mówiąc, ta opowieść o cierpieniu ma wszelkie możliwe podstawy. Poza Podsta trzeci element bardzo istotny. No, Polacy stracili własne państwo, tak? To, co, jest, to, co, to, co było elementem kluczowym co i, i nie poszli na współpracę z, z Niemcami. I to jest ta historia, która niestety w dziwny dla mnie sposób nie stanie wybrzmieć. Ona, jeśli, jeśli obecny polski rząd, czy obecne polskie władze na coś stawiają nacisk, to na pokazywanie tych sprawiedliwych wśród narodów świata, czyli tych, którzy którzy ratowali żydów. I to jest i powiedziałbym tak, to nie jest to jest to, jest, to dobrze, że to, to się bardzo dzieje, dobrze, ale to, za mało. Ale za mało, bo nie można tego jakby jeśli my się do tego ograniczamy, to wtedy przekaz jest fałszywy. Bo przekaz jest taki, że jakby to powiedzieć, cała okupacja znowu kręci się tylko wokół tej jednej sprawy, tak? Więc tak, tak. musi temu towarzyszyć równie mocne pokazywanie polskich ofiar. Panie retorze, chcę powiedzieć, czas leci muzyki nie tak było. Tak, już przerywam. Ale, ale jeszcze to było. jedno zdanie powiem, że z kolei ja zaprzyjaźniłem się z Żydami, którzy kochają Polskę i kochają Polaków. I mówią, że w ogóle nie przyjmuję do wiadomości wiadomości tego, jakoby Polacy mieli uczestniczyć, współuczestniczyć w Holokauście. Oni to mówią zawsze, na, na, na wszystkich spotkaniach. Ta relacja jest szczera, i tak dalej. To nie są osoby, które tutaj w Polsce mieszkały, czy mieszkały ale ich rodziny mieszkały. Pan, pan Nati, taki, z którym się zaprzyjaźniłem, miał rodzinę w Białymstoku, z kolei pani Nurit miała rodzinę w Łodzi. Oni wiedzą, jak tutaj było, i oni mówią, że nigdzie, nigdzie nie byli Żydzi otoczeni taką przyjaźnią, sympatią tutaj. Jak tutaj w Polsce. I ta wiadomość też się nie przedziera do mediów, do społeczeństwa. No nie przedziera się, tak to dalej. ja muszę w takim razie od razu odpowiedzieć, bo potem zapomnę, a to jest istotne. Wie pan, ja uczestniczyłem, jak, jak, jak książka wyszła w takiej debacie na Uniwersytecie Warszawskim. No i tam razem ze mną w tej debacie brał udział, były już wtedy szef Zichu, czyli Żydowskiego Instytutu Historycznego, pan Andrzej Żbikowski. No i tak nie pan, każdy ma głos, zabiera, za chwilę mówi o to, mu się wydaje, i w pewnym się pan żbikowski mi zdanie, po którym jak powiedzieć, zarówno sala. Jak i wszyscy obecni zamarli. Otóż on stwierdza ni mniej nie więcej, tylko mówi coś takiego, że w czasie II wojny światowej y, y, znacznie łatwiej było Żydom przeżyć w obozie koncentracyjnym niż wśród Polaków. No i y, y, no to pan rozumie, że to, co pan teraz powiedział, ma się y, no, nijak. nijak do tego, co on cały czas próbuje on. Teraz, gdyby to był tylko osobny sąd, jak mówię, znowu tak zwany ekstrawagancki. Zawsze są jakieś tacy <głos》>, dziwni ludzie. Nie, otóż to on to potem powtarzał. Inni ludzie, że tak powiem, reprezentujący ten punkt widzenia, zaczynają to powtarzać. I to zaczyna funkcjonować jako A wielu jako Polaków, drodzy Państwo, no właśnie, przytakuje. No właśnie. Tak, I to zaczyna trakt, być otraktowane jako po prostu teza naukowa, udowodniona, oczywista. Przecież teza, która jest, gdyby się, gdyby człowiek się chwilę, ja byłem tym tak zaskoczony, że dopiero po pewnej chwili na to odpowiedziałem, bo powiedziałem, przecież z tego, co pan mówi, wynika, że Żydzi zachowywali się w czasie II wojny światowej kompletnie absurdalnie, bo uciekali z obozów koncentracyjnych, a według Pana tezy to oni powinni biec do tych obozów koncentracyjnych, bo to była dla nich najlepsza forma przeżycia. No, no, ale Pan, proszę, przed kolejnym utworem, bo i tak nie puścimy zaplanowanych utworów Pisa <laughs> e, no, ja ja już zapytam. Przepraszam, więc Pisa Botiego w takim razie. <laughs> Jedno, odpowiedź tak lub nie. Czy wobec tego my, Polacy, z taką wiedzą, jaką mamy, a z tym też wolą przeciwstawiania się tej propagandzie, światowej pro propagandzie antypolskiej. Czy mamy szukać przyjaźni z Żydami? Tymi Żydami, których ja na przykład opowiadam. Oczywiście, że tak. Znaczy moim zdaniem to jest jedna też tylko... Ale Odpowiem, Jak króciutko odpowiem tak. Tak trzeba szukać przyjaźni z tymi, których stać na uczciwe podejście do historii. Drodzy państwo, tu w czerwcu będą siedzieli żydowscy przyjaciele, którzy będą państwo opowiadali że oni uważają Polaków za swoich przyjaciół i nigdy nie spotkali się z antysemityzmem. Tu, w tym narodzie, w tym kraju, a teraz Chris Botti, który zapewne nic o tych sprawach nie wie, prawda? Też nie sądzę, żeby cokolwiek wiedział. Mimo wiemy. to, że dzisiaj koncertuje, prawda? No to się pewnie nie dowie. Ale niech się nie dowiaduje, bo to są za, za poważne i za smutne tematy. Niech on gra o współczesnym świecie. Bardzo proszę, kolejny utwór. Drodzy Państwo, no, starczy tego tematu poważnego, który wszystkich nas martwi a szczególnie tych, którzy piszą książki, tak jak pan redaktor na ten temat. Panie redaktorze, tak zbliżamy się do końca audycji. Proszę powiedzieć o tej współczesnej cywilizacji: jakie właściwie mamy szanse, żeby być razem, żeby żyć razem, żeby się kochać, jak Jezus Chrystus nam przykazał, żeby ta treść tego przykazania do nas dotarła? żebyśmy lubili również odmienności, różnice, różne poglądy, żebyśmy chcieli się dowiadywać, co ty myślisz, dlaczego tak myślisz i żeby oni nas słuchali również, dlaczego my tak uważamy jakie mamy na to szanse i co robić, żeby tak się stało? No to jest takie pytanie, które proszę <głos》> o nim... No, męczy długo, to bo, fakt. Ale to ja panu powiem w takim razie, żeby było coś pozytywnego, bo, bo, bo zmierzamy do końca. Powiem panu o tym, jak byłem pozytywnie poruszony, kiedy w tym roku pojechałem pierwszy raz do Kalwarii Zebrzydowskiej na Misteria Męki Pańskiej. I to naprawdę było wspaniałe przeżycie. Setki tysięcy ludzi, którzy się, którzy się razem modlili, razem odprawiali Drogę krzyżową, uczestniczyli w, w misteriach. No, to, jest, to było takie, takie zatopienie się w takim polskim katolicyzmie, ale w takim katolicyzmie, który ma ogromną siłę przyciągania i, i, i to jest moim zdaniem ta odpowiedź na to pańskie pytanie. Podtrzymywanie tej tradycji, jej trwanie przy niej i Modlitwa. pokazywanie. Modlitwa, modlitwa ale opowiadanie o tym, tak? Opowiadanie o tym, ale też pilnowanie, żeby to była piękna modlitwa i piękne opowiadanie. Takie, które y, trafia do wszystkich zmysłów. Panie redaktorze, tak na koniec audycji y, ośmielę się, skoro pan tak dużo pisze. A ja też napisałem, y, tak trochę inaczej niż pan, tak trochę może bardziej matematycznie, informatycznie. Ale napisałem o kimś dla mnie ważnym. Ja chciałbym pana nakłonić do tego, żeby pan trochę mniej napisał, ale żeby pan więcej przeczytał akurat to również moją książeczkę. Ja książeczka, Ona tak wygląda, tu pokazuję do kamery. Tutaj hmm. zdaje się mój przyjaciel jest z słoniem, słoniem, tak? Tak, tak, Prawda? na słoniu nawet. Bo to był Witold Kondracki, profesor Witold Kondracki, no, dziękuję był bardzo. niewidomy matematyko-fizykiem. Który pracował w Instytucie Matematyki, Pan, który studiował jako niewidomy, dwa wydziały naraz. Otóż fizykę na Uniwersytecie Warszawskim i matematykę. Potem, drodzy Państwo, zaczął podróżować. Tak się wyspecjalizował w podróżach na Daleki Wschód, do Indii i okolic. Że stał się organizatorem takich wypraw, hmm. jako niewidomy. On znał się na Indiach i tych krajach sąsiednich tak bardzo, że widzący ludzie lgnęli do niego i chcieli ten świat zwiedzać. On nie był hinduistą, ale tylko był zarażony pięknem tych idei. I tak hmm. dyskutowaliśmy, ja o chrześcijaństwie, on o hinduizmie. Nie będąc hinduistą, jak powiadam, i tak sobie gadaliśmy, gadaliśmy. Wreszcie pan Witor Kondracki, mój przyjaciel. Wypadł z okna w swoim domu na Żoli Bożu i już go z nami nie ma. Nie mamy Polaka, niewidomego, profesora, matematyko, fizyka. Serdecznie panu dziękuję za to, że pan do nas przyszedł, za to, że, że zechciał pan ze mną tutaj rozmawiać, opowiadać o swoim świecie i naszym świecie w taki sposób, że jestem zawsze zafascynowany. Mam nadzieję, że jeszcze pan będzie miał możliwość spotkać. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Dziękuję. Bardzo.